Bounce Island. Niegdyś kipiące centrum biznesu. Teraz bezludna wyspa, zamieniona na pomnik pamięci narodowej. Właściwie to nie jest ona taka zupełnie bezludna. Ma jednego mieszkańca, gospodarza wyspy, który właśnie wita mnie serdecznie w języku kreol. Poznany już Francis zgodził się być moim tłumaczem. A bless owner who bring the European scan of this island. A bless owner. So he is blessing us, all of us here present who are black, that brought you to this island. Thank you. In the further Englishman, England, you could drive the Frenchman, American man crab who you Następnie, ku przerażeniu Francisa, przez około pół godziny wyjaśnia mi niezwykle skomplikowaną historię tej wyspy. Historię, w której mógłbym się nawet domyśleć, o co chodziło, bez tłumacza. W sumie można by ją ująć jako pazerne i chciwe współzawodnictwo Europejczyków w dążeniu do przejęcia kontroli nad tym miejscem. Now these are the cannons used to protect the slaves, because they were afraid that other dealers or business people will invade and try to capture the slaves from them. All of this is a slave camp. Francis objaśnia mi, dlaczego wyspa była tak strategicznie ważna. To było niemal wymarzone miejsce dla czarnych łapaczy niewolników, mówi. Poprzez niezwykle rozbudowany system rzeczny mogli tu przypłynąć z towarem niemalże z każdego zakątka tej części Afryki. A towar rozładowują właśnie na tej plaży, na której teraz stoimy. Następnie przystępują do negocjacji ze swoimi białymi braćmi w miejscu, które Francis określa jako centrum biznesu. So this is the business point. Business point actually, yes. The main thing, interest. Yes, because the traders, those who sold the slave to the white, are not allowed to come into the compound. So they stay here, and they sell the slaves, and the slaves move in through this channel, and they are taken to the camp. Something really new for me is that even black people were doing this, you know? Not just white. It's like common business, white and black. The white people, they don't go outside to go in search of the slaves. We the blacks that will bring the slaves to the white people to be sold. Długość pobytu niewolników na wyspie reguluje czysta ekonomia, prawo podaży i popytu. Ale z popytem nie ma problemu. Transporty płyną jeden po drugim do Ameryki. Predyspozycje tutejszych niewolników są wręcz idealne do uprawy ryżu i trzciny cukrowej. Horrible times. Very horrible times. And the slaves are treated very badly. Disgraceful for white people. And disgraceful also for the black. In fact, it is more disgraceful for the human race in general. Bounce Island to symbol kompletnego zdziczenia gatunku ludzkiego. Zgadzamy się z Francisem w 100%. Jedynym żywym świadkiem tamtych czasów jest te oto drzewo, chyba najstarsze w kraju. Niewiarygodne, ale widzimy na nim wyryte imiona ówczesnych handlarzy, takie jak Lloyd czy Jones, jeżeli dobrze odczytujemy. Ale są też i nowsze napisy, tym razem bez żadnej wartości. Po prostu jakiś idiota chciał przekazać potomnym, że fajnie tu spędził czas w 1950 roku. W ogóle to wyspa od czasu zniesienia niewolnictwa została niemiłosiernie rozgrabiona i zdewastowana. Na szczęście teraz chroni się ją bardzo rygorystycznie. Nie wpuszcza się tu prawie nikogo. Jest niemal zupełnie schowana przed światem. Nagle jakieś zakłócenia w moim mikrofonie. No tak, człowiek już dzisiaj nigdzie nie może się schować przed chyba największą plagą naszych czasów. Idziemy dalej. Zdumiewa mnie niezwykła organizacja wyspy, gdzie każdy znał na niej swoje miejsce. So from that business center over there that we just came from, they were brought in here where they are locked up. This is the entrance leading to the slave yard, and this is the entrance leading to where the whites themselves stay. Oh, so it was different. Yes. Compartment. Yes. Was a space where the slaves were kept for as long as possible. As long but there was a wall dividing where the white man lives and the slave. And this is another wall dividing. So there was white man on that side of the slaves wall and the other side. And the slaves were living right in the middle. It's a connecting door between the whites and the slaves, the business people and the slaves inside here.
Now this is the entrance of the cave. Right? They were removed from that point where businessmen, white businessmen, will look at them to buy, and they were taken here again at night. And during the morning, they are removed from this point to that point again. So you see, it is very dangerous. Oh, yeah, dalej nie wchodzę, nie wchodzę. Oh, it smells. Very, very smell, yes. Disgusting smell. No, I couldn't, even if there was light, I couldn't, because of the smell, horrible, horrible smell. Horrible, and there is no ventilation. See the condition under which the slaves themselves, we are living. There is no ventilation. No windows. This is the only entrance into the cave. Only one door. Has only that in ventilation where air can enter. So you see. So there is no other ventilation. W połowie XVIII wieku na wyspie dominują Duńczycy. Tylko oni, jak się szacuje, wywożą stąd około 2000 niewolników rocznie. Dzisiaj pamiątką po ich pobycie, oprócz porzuconych armat, jest ten oto malutki cmentarz. Cmentarz z grobami tych wysokich rangą, dla których Bounce Island z jakichś przyczyn okazała się ostatnim miejscem ich życia. This was a slave master, a military captain. So the memory of Captain Joseph Dory. Who died? Oh, is there any date? Yes. Who died? We can read. Who died on the 29th May? 1765. 1765. He died on the 29th May 1765. This is William something. But William it has something. Been yeah, but it has been damaged. Uh-huh. He died on December 6, 1758. This is the daughter of a slave master, but the date and the name of the daughter was not printed here. Reasons we do not know. Cave like this that are concrete with bricks. Yeah. Without bricks, any memorial, we are less important white slave masters. Okay, less important. Yes, okay. And those with the tablets, the gravestone was the senior grave in civil slave masters. So you see how they differentiated the categories of people who we are living in this particular island. Oh, you have just ordinary stones. These are the slaves. Like example like this. This is a grave. Uh-huh. And this also is another grave site. This also is another grave site. But these were the slaves. Yeah. Horrible life, horrible death. No, horrible life, very... horrible death, horrible burial. Burial. You see? Te małe kamyczki to jakże wielki i wymowny pomnik tych koszmarnych czasów. Czasów, w których, że zacytuję tutaj naszego wielkiego pisarza i reportera, po raz pierwszy, aczkolwiek w bardzo prymitywny sposób, została nakreślona cała późniejsza ideologia rasizmu i totalitaryzmu. Obsesyjnej nienawiści i pogardy dla drugiego człowieka. Wreszcie podziału na ludzi i podludzi. Trudno nie zgodzić się z Ryszardem Kapuścińskim, który pisze w jednej ze swoich książek, że to, co zaczęło się tutaj, właśnie tutaj w Afryce Zachodniej, generalnie w Afryce, niewolnictwo, skończyło się w Auschwitz-Birkenau, w Oświęcimiu. Ale raz jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na aspekt niewolnictwa, o którym tak mało się mówi. A to już prawdziwa zagadka natury ludzkiej. I to jest ciekawe, że to jest przede wszystkim hańba dla białych. Ale nie tylko. Tu się dowiadujemy, że oni nic by nie zrobili bez pomocy właśnie tutejszych mieszkańców, czarnych. Prawda jest taka, że no była to biało-czarna współpraca raczej. Właściwie wszystkie małe wyspy wokół zachodniej, wschodniej Afryki cieszą się taką ponurą sławą.